Cześć, cześć, cześć! Jesteśmy dzisiaj na festiwalu food trucków w Mrągowie. Oprowadzimy was dzisiaj po tym wydarzeniu. Idziemy coś zjeść. Zapraszamy! Najbardziej panu smakuje? Oj, trudno mi wybrać, naprawdę jadłem wszystkie i wszystkie spełniam bardzo dobrze, więc polecam samemu wybrać się najlepszego, próbując wszystkich po kolei. Jak zrodził się w ogóle pomysł na organizowanie festiwali food trucków? Znaczy, samą ideą festiwalu jest promowanie jedzenia w duchu slow, czyli takie właśnie spokojnego delektowania się jedzeniem, smakołykami, których na co dzień trudno spotkać w większości miast Polski, czyli takich zagranicznych perełek jak gruzińskie chinkali, węgierskie langosze, czy też również węgierskie ciastka kominkowe. Dzień dobry, witam was wszystkich w mojej kuchni, wczytajcie w moim murku. Dzisiaj spróbujemy belgijek, zobaczymy. Jest to sos jeszcze dodatkowo andaluzyjski, jakiś taki z papryką, dobry. Czuję tutaj nutki papryki, ale chyba wędzonej. Do tego jeszcze odrobinę jakichś cytrusów, chyba limonka. Bardzo smaczne, a na deser, prosto z mrągowskiej Hiszpanii. Choros, Barcelona przy tym to jest pikuś. Pyszota. Wiecie, ile mi zostawili Belgijek? Popatrzcie. No przecież ja bym serweczkę muszę. Co panu najbardziej smakuje? Najbardziej smakują mi Jack Burgery. Są najsmaczniejsze. Tam jest dużo, dużo warzyw i mało mięsa. Bułka też taka jest bardzo cienka, także w zasadzie jest bardzo zdrowe. Brzmi smacznie. Właśnie zastanawiam się, co jeść, ale znam to jedzenie z Trójmiasta, także na pewno mogę powiedzieć, że jest pyszne. Churrosy. Jak pani ją smakowały? Bardzo dobre. My sprzedajemy dania w tortillach głównie. Meksykańskie burrito, tajski wrap to są nasze specjalności. Super. A skąd pomysł na taki biznes? Trochę z podróży, z zamiłowania do podróży, z pasji do gotowania. To chyba takie dwa dominujące u nas aspekty. Co pani sprzedaje? Hot dogi. Ludziom smakują? Mam nadzieję, że dobrze. Ale nie, myślę, że wszystko jest dobrze. Ludzie kupują, polecają. Burgery sprzedajemy, tylko i wyłącznie. A skąd pomysł na taki biznes? Oj, skąd pomysł na burgery? No tak jakoś się wzięło po prostu. Że to będzie dobry produkt i możemy jeździć po takich festiwalach i właśnie serwować pyszne mięso. Halo Mrągowo, czy jesteście gotowi? Tak! Jeszcze raz halo Mrągowo? E,
Panie Arku. O, Arek jestem. Arek, bardzo mi miło jeszcze raz, ale mam nie mówić. Arek, jak rozpoczęła się twoja przygoda z karierą? Nie wiem, czy jeszcze można nazwać to karierą, ale powiedziałbym, jak się zaczęła raczej moja przygoda z muzyką. Od tego, że w sumie zawsze to się zaczyna od tego samego, że jesteś dzieciakiem, coś tam sobie w głowie wykminiasz. Co chcesz robić, czego nie chcesz robić, masz jakąś tożsamość, jakieś predyspozycje do czegoś lub nie masz. Mi się wydaje, że chyba mam, więc szedłem właśnie w tym kierunku, żeby móc występować na scenie. Ale tak czysto zawodowo, jeśli mogę powiedzieć, i technicznie, no to dopiero to się rozpoczęło w takim wieku 19 lat w średniej szkole. Tak. Zamiast z kumplami chodzić i szaleć, to ja wiecie, cisnąłem w Domu Kultury i uczyłem się śpiewu. A co jest teraz twoim celem? Coś, do czego dążysz teraz? O, jakie to pytanie filozoficzne. Czuję się jak na kozetce u psychiatry. Wiesz co, no tak, jeżeli chodzi o taką zawodową strefę, no to tych celów jest dużo i występ na takim festiwalu i nie wiem, chodzi też o to, żeby moja muzyka trafiała do większego grona ludzi, żeby ludzie przychodzili na koncerty, żeby się bawili, tak jak nawet dzisiaj tutaj po prostu był bardzo dobry odzew od ludzi, którzy skakali, tańczyli. Większość pewnie nawet mnie nie znała i nigdy nie słyszała o mnie, więc to jest super takie spotkanie, że zawsze możesz pozyskać nowych słuchaczy, pokazać im swoją twórczość i oni zostają z tobą, więc ja też uważam, że jeżdżenie po różnych miejscowościach, większych czy mniejszych, to jest też taki wjazd wyborczy i zawsze właśnie musisz przekonać do siebie widza i ja to kocham robić, ja to lubię, więc myślę, że póki mi starczy sił, to będę to robić cały czas. A co uważasz za swój największy sukces? Chyba to, że odkąd zacząłem tak naprawdę moją karierę, można powiedzieć, że od telewizji, no to jestem już 10 lat w przemyśle muzycznym i jestem aktywnym i czynnym twórcą i artystą na scenie. I były lepsze momenty i przerwy i gorsze. No i zawsze potrafiłem się podnieść w sumie i z jakiegoś takiego niebytu, że to tak nazwę, albo też zawsze miałem jakiś pomysł na to, co robić. I jestem dotykalnym baranem, więc u mnie to jest coś takiego, że ja nie siedzę i nie płaczę nad życiem, tylko biorę sprawy w swoje ręce jak najprędzej, tak jak napisałem w piosence i no i staram się cały czas coś robić, albo jako wokalista, albo jako kompozytor, albo jako tekściarz. Cały czas być w zawodzie, cały czas nie dawać o sobie zapominać, bo jak to jest takie przysłowie, raz na wozie, raz pod wozem, no i trzeba po prostu zawsze na nowo stawać na nogi i niczym się nie przejmować, bo to jest też trudny rynek. Teraz najważniejsze pytanie. Gdzie najbardziej lubisz grać i dlaczego właśnie w Mrągowie? Podchwytliwe pytanie. Wiesz co, lubię takie miejsca jak tutaj, bardzo luźne, jeśli chodzi o odbiór ludzi. No to też jest uwarunkowane przecież i przyrodą, i tym, że macie jeziorka i często tutaj bardzo dużo turystów przyjeżdża i dużo odbywa się imprez i jest jakaś taka chemia, że chce się tutaj być artystą, że ludzie przychodzą, że reagują, że jakby wiesz, lubią po prostu muzę i to czuć i to słychać. No są czasami takie miejscowości, które są oporne na przyjazd gości. A takie miejscowości jak na przykład Mrągowo, no to można powiedzieć, że zawsze jest tutaj fantastycznie. I gdzie możemy Cię oglądać? Teraz kończę pracę nad moją trzecią płytą. Niebawem wyjdzie nowy singiel. Będzie parę festiwali. Zapraszam na moje social media, na Instagrama, Facebooka i nie wiem, co tam jeszcze mam. Więc cały czas gdzieś tam w sieci można zobaczyć, gdzie szykuje się koncert, ale teraz głównie jestem pochłonięty w te wakacje pracą nad nowym materiałem i jakoś tak bardziej się zacząłem w studiu. No a przyszły rok to będzie jakby zbieranie żniwa, tak? No i zobaczymy, co, jak to wszystko się wydarzy, ale mam dobrą energię, skończyłem 30 lat i czuję się najlepiej w swoim życiu i powiem wam, że faktycznie czuję się jak taki nastolatek, który za każdym razem wychodzi pierwszy raz na scenę i to jest super. No i oby tak zostało. Dziękuję bardzo. Dziękuję ci bardzo.
Pierwszy raz się spotkaliśmy w Mrągowie. Tak, robiliśmy tutaj artystyczne... Tak, i właśnie, myśmy wtedy robili fajnie, bo było Łabędź tak. z Jarkiem Rosińskim i Radkiem Zalewskim. I wtedy pierwsza, jedna z pierwszych twoich kompozycji, jakieś fajne, które weszły na szerokie, bardzo szerokie wody. I pamiętam, że to był twój... Właściwie to był debiut tego kawałka. To były w ogóle też numery, które jeszcze... A, to były piosenki, które były w serialu... Boże, jak to się nazywa? Druga Szansa, czy coś takiego było? No. Tak, i to w ogóle były piosenki, które nie zostały wydane na płycie, tak. Tak, właśnie. Więc to było w ogóle... Bardzo pamiętam. Super, potem już były koncerty. Przygoda. Tak, tak. No tak. I teraz powiedz mi, bo to był jeden utwór, który był wykorzystany w sztuce teatralnej. Mhm. Czy jakiekolwiek inne utwory były wykorzystane w sztuce teatralnej? Jakiekolwiek innej? Były, dlatego że zaskoczę cię tym, że studenci w krakowskiej szkole teatralnej na egzaminie przerabiali mój utwór rocznik 9-2, mieli na dyplomie, więc... Ale wiem, że na pewno ktoś tutaj sobie podpatrzył, co się działo w Mrągowie, no i też ukradł nam patent, no. Tak, ukradli nam patent, Arek to potwierdza. Oni byli pierwsi. My byliśmy pierwsi. Dzięki wielkie, Areczku, jeszcze raz. Dobrego, wszystkiego Dziękuję dobrego. Bardzo. A to był My Vlog 9. 10. A sorry. To jeszcze raz. To był nasz jubileuszowy My Vlog 10. A z Arkiem Kłusowskim rozmawialiśmy podczas Dni Mrągowa zorganizowanych przez Mrągowskie Centrum Kultury. MFM TV, kochamy Mrągowo! Weź zrób to takie, o, ja nie umiem. O. Boże, ile będzie do strony Jest super. Powiem wam tak. Tak musiałbym tak kręcić, nie nakręciłem. Tak czy inaczej, ja większość materiału tego, co wy ty mówiłeś i tłumaczyłeś, to ja nagrałem to. To bardzo dobrze, bo to chodzi o Arancko. Tylko rzadzi jednak do obrazu. Sfejkowaliśmy to trzymanie ręką, ja miałem tylko po prostu tak wyprostowaną rękę, aż sześciu trzymał kamerę, o. Pokaż się operatorze, sześciu trzymał kamerę, o. No więc... Sfejkowaliśmy strasznie, ale przepraszamy, no. Nie dał rady inaczej. Jak nie? Ale co sfejkowaliśmy? No w sensie, że ten, że ja nie trzymam kamery. Ty, dobra, kończymy ujęcie, uwaga. Czekaj. Gotów? Czekaj. Gotowi? Uwaga. 3, 2, 1.